Dzień dobry, szanowni państwo. Mamy 2 stopnie. Jest chłodno. Grunt, że nie wieje, jak to mówią. I co? I my uciekamy, jedziemy chyba do Pepco po skarpety. Wiecie co, bo mam po prostu taki brak skarpet. Jeśli chodzi o dziewczyny, to w głowie dosłownie się nie mieści. I myślę, że chyba jeszcze po jakiejś takiej ekstra czapce muszę im kupić. No bo obstawiam, że jak się pobrudzi, to wiecie, to też nie będzie tak, że pstryk i wyschnie. Zatem my jedziemy. Jezus, dziewczyny, uciekamy w końcu do domu, bo nas nie ma od 3,5 godziny, tak na oko, zanim wrócimy, to zrobią się 4, w domu nic nie jest ogarnięte. Dobrze, że chociaż, wiecie co, matko, mam nadzieję tylko, że ja wyjadę, cieszę się tylko, że wyniosłam śmieciuchy, takie te tak zwane bio, bo no, mogłoby być średnio. Dobra dziewczyny, my już jesteśmy w okolicy domu po naszych dzikich, szalonych zakupach. Jak już będę na miejscu, to wam powiem co i jak. Wyszło grubo. W każdym razie uciekamy, bo ja też mam pragnienie napić się kawy, bo od godziny chyba gdzieś 7:45 nie mam mnie w domu, a kawy jeszcze nie piłam. Dobra, jestem w domu, ogarniam powoli wszystko, muszę biec po zakupy, ale myślę, że w międzyczasie strzelę sobie chociaż ze 2 łyczki kawki. Jeszcze pranie muszę wywiesić. Co mnie podkusiło, żeby jechać? Nie wiem, nie żałuję, w sumie mamy bardzo dobre jedzenie, potem wam pokażę. Przy okazji spróbuję wynieść śmieci kolejne. Czy u was też tak te śmieci się po prostu produkują? Czasem nie wiadomo z czego. Okej, jest kawcia! Pokazuję wam zakupy. Tak myślę, że na spokojnie na tydzień. I generalnie moja pierwsza taka myśl była, że Jesus Christ, gdzie się podziały pieniądze? Bo tutaj nic nie ma. Ale potem tak myślę, dobra, pewne rzeczy są inwestycją, tak to nazwijmy. Wziąłam mięcho, zaraz idzie do zamrożenia, bo chcę zrobić taką zupę serową właśnie z mięsem mielonym. Oczywiście makaron, bo to zawsze warto jest mieć, trochę zieleniny, ogór, pietrucha. O, kawcia na przykład jest inwestycją, bo ta nasza gdzieś tam powoli się kończy i stwierdziłam, że no wezmę, spróbuję, no bo czemu nie. Tu mam łososia albo na dzisiejszą kolację, albo na jutrzejsze śniadanko. Zobaczymy, on był, wiecie, taki przeceniony. Ja lubię czasem coś złapać. Wziąłam tortilkę, bo mam pomysły na obiad. Tu mam slami, tak, z pomidorami i bazylią, ser żółty, mozzarella, dziewczynom chyba zesmakowała, więc im nawet pokroję. Tu mam slami takie klasyczne, wziąłam rukolkę za 90 groszy, ale mówię też, może sobie zrobię, wiecie, takiego wrapa jajecznica, do środka właśnie trochę zieleniny i papryka. Wziąłam surówkę z kiszonej kapusty do obiadu dzisiejszego i za taki słoik zapłaciłam taką piękną kwotę. Więc wiecie, 30 groszy chyba wychodziło za 100 gramów. Jakieś owoce, bo moje dziewczyny bardzo lubią. Tu mam pasztet, jakoś tak mnie naszła chęć. Mam pekinkę, mam trochę papryki, bo była w promocji. Mam kurczaka właśnie na dzisiaj na obiad. I ja wiem, że to nie zejdzie, więc jutro znowu będzie taki wrapik, majonez, warzywa do środka, nie wiem, ser żółty, myślę, że będzie przepysznie. Tutaj takie ogórciki wzięłam na deser dla dziewczyn. Na dzisiaj kasza, bo ostatnio zużyłam, majonez i wzięłam jeszcze takie, bo były w promocji 2+1, więc wzięłam orzeszki, bo też czasem lubię chrupnąć. Także i to powiem wam ponad 200.
Dobra, chwila przerwy. Ciąg dalszy moich crazy zakupów. Byłam w Rossmanie, bo brakuje mi już szamponów do włosów. Ten fioletowy, który mam, powiem Wam szczerze, że momentami mnie denerwuje. Mam wrażenie, że włosy po nim nie są odpowiednio doczyszczone, tylko są mega klapnięte. Więc może też kwestia tego, że korzystam z niego za często. Nie wiem, jeśli wiecie, to dajcie proszę znać. Tutaj wzięłam coś takiego z Altery i z Isany, po prostu skusiły mnie te mocno tropikalne opakowania. Sprawdzimy. I byłam w tekstylowo. Powiem Wam szczerze, że generalnie ten lump to jest kicha. Kupiłam 5 chyba rzeczy takich świątecznych. Już weszłam, szczerze mówiąc, bo miałam do otwarcia action jeszcze chyba 25 minut, więc mówię, dobra, chodź, Dalusiu, wejdziemy na chwilę. Dali się tam nie podobało, bo była mega marudna, tylko chciała na ręce, więc to, co przejrzałam, to przejrzałam. Wyhaczyłam jakieś takie rzeczy świąteczne, ale powiem Wam szczerze, że co druga rzecz to było pepko. I generalnie ja tutaj, wiecie, jakby nie czepiam się pepko, tylko bardziej chodzi mi o to, że rzecz z Pepco kosztowała 12 zł, a mam jakieś takie dziwne wrażenie, że na wyprzy ta rzecz z Pepco kosztowałaby, nie wiem, dychę 8 zł. Także oczywiście tam są jakieś takie rabaty, ja trafiłam na 75% ceny, więc pewnie gdybym tam pojechała, nie wiem, za 2 dni, to ceny byłyby dużo przyjemniejsze. Ale jakby takie założenie, żeby sprzedawać rzeczy z Pepco na początku po jakichś takich dziwnych cenach, nie wiem w ogóle, kto tam ceny ustala. Nie widziałam, tak jak przeszłam się po takich rzeczach dziecięcych, nie widziałam tam nic takiego, wiecie, że ma się takie, o kurczę, ale fajne, ale ekstra, no po prostu bomba. Wiecie, że, albo nie wiem, no szkoda, że nie rozmiar moich dzieciaków, bym od razu kupiła. Niczego takiego nie było. Były rzeczy takie okej, ale no tak średnio, średnio, więcej tam nie wejdę, bo naprawdę no rozczarowanko. No i dobra, przejdźmy zatem do rzeczy. Trafiłam na parę takich szmatek no świątecznych. Tutaj macie, to kosztowało 12 zł. Tak, paznokieć mi się złamał. To jest Disney 104, więc liliankowy. To jest też fajne, bo takie, wiecie co, takie cieplusie. Takie polarkowe. To też kosztowało 12 zł. No i to jest Pepko, nie? Więc tak, no mówię. Tu mam markę Tu. To jest fajne. Takie myślę, że nie tylko na święta, ale na całą zimę. W sumie jak będzie tak chłodno jak teraz, to śmiało zacznę za moment Lili to zakładać. Właśnie takie ciepłe bluzy, no bo jednak, wiecie, dzieciaki wychodzą na dwór. A więc fajnie by było, żeby było jej ciepło. Tu są spodnie z taką ciepłą warstwą, więc mówię, to też będzie spoko. Ale to tam, tam też jest Pepko 86, czyli na dalcie. Fakt faktem, Pepko poszło w górę. Ja tutaj, wiecie, jakby nie będę mówić, że nie, no bo no taka prawda i takie dresiwko do chodzenia w sumie nawet po domu. Kto by przypuszczał? Też Pepko. Ale to kosztowało ile? 7,50. No więc takie rzeczy wzięłam, mówię, gdzieś tam wyszperałam. Zapłaciłam za to chyba 43 zł. No więc tak wychodzi średnio ponad 8, 8,50 nawet za rzecz. No okej. Cuksy kupione i przez 1,5 tygodnia nie idę do sklepu. Autentycznie, bo mam dosyć, jestem wykończona tym shoppingiem. Robię jakąś szybciutką sałatkę. W zasadzie to będzie rukola z pomidorkiem koktajlowym, balsamiko, trochę oliwy, soli i zjemy coś takiego. W sumie może jeszcze skroję paprykę, bo mam trochę. To będzie do tego kurczaczka i
Jemy, bo ja też nie ukrywam, że jestem już mega głodna. A w ogóle w nocy, nie wiem co się stało, obudziłam się, bo czułam, że leci mi coś z nosa i okazało się, że zaczęła lecieć mi krew. Ale z jakiego powodu? Nie mam pojęcia, czy jakoś w nocy, wiecie, coś tam ruszyłam, ale było to mega nieprzyjemne. Od razu czułam się jakaś taka słaba, więc tak myślę, że trzeba trochę podkręcić tą dietę, bo faktycznie ostatnio coś tych owoców i warzyw mi brakuje. Danie po prostu najmniejszej linii oporu, ale dziewczyny mówią, że pyszne. Dla mnie też pyszne, więc idę jeść. To co? Ogarniam na szybkości składanie i zaraz coś Wam pokażę. Dobra, piąte jeszcze jest widno, więc ja zabieram się za pokazanie Wam takich moich małych łupów, bo też chciałabym je rozpakować, żeby nie straszyły dosłownie na samym wejściu. A to, co idzie do pochowania, to idzie do pochowania, co gdzieś tam ma być teraz użytkowe, to wiecie. I po kolei, generalnie będę miała tutaj dla Was zakupy z Pepco i z Action, to może zacznę najpierw od Pepco, bo mam to wszystko po prostu w jednej torbie i tutaj tych rzeczy będzie generalnie mniej. Chociaż kwota, którą mu zostawiłam, była dosyć spora. W każdym razie, do brzegu. Wzięłam te takie wypełnienia do poduszek, one były po 6 zł. Tak, po 6 zł, bo u nas wiecznie coś tych poduszek jest mało. One też dosyć, wiecie, szybko tak klapną, więc wziąłam 4, bo na przykład jak mamy poszewki 45, to ja wtedy upycham 2 i one są takie fajne, takie wiecie, stojące. A no właśnie nawet wieczorem, powiem Wam szczerze, jak już leżymy z Kubą, to pyta, gdzie są poduszki, bo było tyle poduszek i nagle tych poduszek nie ma. Więc no co, no dokupiłam, po prostu Wam powiem. No i wzięłam też poszewki. Miałam generalnie już sobie tak odpuścić motyw jakichś takich dekoracji, ale no właśnie tak stwierdziłam, że kurczę, no człowiek spędza w tym domu dużo czasu, więc no ja też bym chciała, żeby w tym domu było tak przytulnie. Ostatnio właśnie byli u nas znajomi i generalnie wiecie, i tak była fajna, przyjemna atmosfera, tam... Ugościliśmy ich obiadem, zawsze jest jakaś tam kawcia, ja też staram się zwykle, żeby było jakieś ciacho, jakaś słodkość. I wiecie, nawet fajnie jest tak się oprzeć delikatnie o tą poduszkę, więc wzięłam. Tym bardziej, że powiem Wam szczerze, u nas te poduszki się brudzą. Słucham. Możesz podać mi te dwa laleczki? Chwila. Mama uratowała sytuację. Wzięłam, to już tak nie z kategorii home decor, tylko z kategorii, żeby dzieciaki nie chorowały. Spodnie takie przeciwdeszczowe, one były po 3 dychy. Ja dosyć długo się zastanawiałam, czy cały kombinezon, czy spodnie. Koniec końców mamy jedno i drugie, bo no znowu. Wiem, że Lila po prostu w przedszkolu się uświni i oczywiście to gdzieś tam może na szmatką, wiecie, na szybkości przetrzeć, tak? Wydaje mi się, że jednak od czasu do czasu fajnie będzie to po prostu odświeżyć, w sensie, że wyprać. Więc no też coś dobrze jest mieć w zapasie. Tym bardziej, że no też, dobra, w 30 stopniach, aha, to ręcznie. Tym bardziej, że no nie zawsze ten kombinezon będzie jakąś taką rzeczą niezbędną i też nie zawsze te spodnie będą taką rzeczą niezbędną. W zeszłym roku chyba w ogóle ja robiłam tak, że ten kombinezon zostawiałam w przedszkolu, bo nie ubierałam Lili, wiecie, tak do samochodu w kombinezon, tylko w zwykłą kurtkę, a to po prostu było na miejscu. No i oczywiście wzięłam 2 sztuki, 86 i 98 dla moich dziewczyn. Tu mam pyk, jeszcze jedną poduchę.
Dzisiaj mam jeszcze, o bardzo proszę, takie zasłoneczki. Dwie sztuki za 7 dych. Chyba z 3 razy zmieniałam zdanie, bo najpierw chciałam wziąć takie różowawe, potem stwierdziłam, że może lepsze będą welurowe, wziąłam welurowe takie brudno-różowe, potem stwierdziłam, że chyba to nie ten kolor, bo tak nie do końca mi będzie leżał ze ścianą tą zieloną, potem myślę, może lepiej szare, albo takie, wiecie, lekko beżowe, aż w końcu sięgnęłam po te. One nie są takie welurowe, tylko cieńsze i wydało mi się, że po prostu na naszej powierzchni te welurowe może byłyby zbyt przytłaczające, jakoś tak. No tak pomyślałam. Założę je zapewne dopiero w sobotę, kiedy mój mąż przyjedzie, bo sama jakoś tak wolę nie skakać po krzesłach. Więc no chwilę poczekają, ale wiecie, no nie zając. I tu mam jeszcze dosłownie jedną poszewkę. One były chyba po 15 zł. A ja wziąłam dwie różne. Dobra, w sumie to do siebie pasuje. I przechodzimy do Action. W Action po prostu płynięcie. Wziąłam koc, taki szarawy. Jest taki mega fluffy, taki wiecie, taki taki tulaśny. Zobaczymy, jaki będzie po dwóch praniach. I nie osądzajcie mnie. Ja was bardzo proszę, nie osądzajcie mnie. Ale wzięłam trochę rzeczy świątecznych. Ja wiem, że jest dopiero początek października, no gdzieś tam idziemy w kierunku połowy, ale stwierdziłam, że skoro jestem, a nie wiem, kiedy teraz znowu będę, bo powiem wam szczerze, że ja nie mam czegoś takiego, że jeżdżę co 2-3 dni, bo też nie czuję takiej potrzeby, często mi się nie chce, albo wolę zrobić coś innego, albo wprosić się na kawkę w to miejsce, więc jakby korzystam z okazji, tym bardziej, że już na przykład przy pewnych rzeczach świątecznych były na przykład 3 sztuki. Nie wiem, czy oni będą to dowozić. Być może, a być może nie, bo w zeszłym roku chyba coś chciałam, było na zasadzie jeszcze będzie i nie było. Więc ja już naprawdę parę razy się skarżyłam i mówię, że biorę póki jest, bo potem może nie być. Wzięłam coś takiego, jak myślicie, dla kogo? Jak myślicie, dla kogo? Wzięłam tą skarpetę, ale nie wiem, czy ona będzie u nas, czy ona będzie, wiecie, jako taka rzecz, żeby do środka schować prezent. Zobaczymy. Wzięłam oczywiście... Wzięłam coś takiego, to nie będzie dla nas, to jest taki zestaw do robienia kartek świątecznych i powiem wam, że to jest super rzecz, żeby posiedzieć z dzieckiem, w ogóle jakby pokazać tą kulturę wysyłania kartek i stworzyć coś wspólnie. Ja uwielbiam takie rzeczy, myślę, że jesteście ze mną na bieżąco, no to widzicie, że dla mnie to jest zawsze spoko, ja lubię z dziewczynami kombinować, to jest dla mnie bardzo fajna opcja, żeby spędzić jakoś czas wolny, więc wzięłam, aczkolwiek to stricte nie jest dla nas, chyba że się gdzieś tam rozmyślę. Wzięłam kapciuszki takie dla Lilianki z księżniczkami, bo naprawdę mimo, że włączam to grzanie podłogowe, to i tak gdzieś tam po tych stopach trochę ciągnie. Wzięłam coś takiego dla takich dwóch fajnych dziewczynek, nie moich, ale są też inne fajne. Dziewczynki, troszkę za głośno! Taki domek w środku z cukierkami. Powiem wam, że to super. To ogólnie kosztowało 5 zł. Ja wiem, że tych cukierków może w środku jest nieco kot napłakał, ale jakby to jest super opcja w ogóle, wiecie, tak na Mikołajki. Bawią się dziewczyny, także sorry not sorry. Nie wiem w sumie, czy wam tutaj jakoś te ceny przybliżać, czy nie. To chyba kosztowało dychę. Ale może już nie będę się bawić w jakieś takie analizowanie. Rajstopki. Generalnie dla Lili zamówiłam z Gabrieli rajstopy. Dla Dalci nie było rozmiaru, więc wzięłam je takie. To jest 86x92, bo moja Dalia uwielbia chodzić w sukienkach. Ona codziennie mówi mi, że ona chce sukienkę. I okej, mamy sukienki, ale nie miałam za bardzo dla niej rajstop, więc musiałam się też wyposażyć. I wiecie, tak jak wcześniej wam mówiłam, że w sumie u mnie wszystko spoko, tak im dalej w las, tym widzę, że jednak nie jest spoko, bo wiecie, nawet takie głupoty typu skarpety, rajstopy. Skarpety nam się w ogóle na bieżąco gubią, nie wiem jak.
I ciągle jakby jest ich mało. Co dalej? Czapki. A właśnie. Czyżbym ja nie wzięła czapek? Wydawało mi się, że brałam czapki. Wiecie, jeszcze z czapkami jest coś takiego, że... No właśnie, wiem, że Lila będzie na placu zabaw, więc prawdopodobnie czapkę upierdzieli, czy tam komin. Więc najlepiej jest mieć po prostu dwa komplety. Jeden się pierze, drugi jest w zanadrzu i jakby wiecie, wszystko się zgadza. Więc no też gdzieś tam ja wiem, że minimalizm i te sprawy, ale nie zawsze da się. Tej wiecie, tej trzeba jakby... Nie, nie wzięłam w końcu tych czapek. Trzeba jakby też znać realia. O! Tutaj kolejny badziew taki. Ludzie sobie pewnie myślą, że no głupia baba. Może też nie jest. Świeczki. Ostatnio praktycznie codziennie odpalam świeczki. Wiecie, jaki to jest super klimat? Wiecie, jaka ja się czuję taka wieczorem zrelaksowana, kiedy sobie siedzę i te świeczki tak pykają delikatnie. No bomba, tutaj wzięłam takie zakręcone, 3 sztuki były po 7 zł. Bardzo mi się podobają te zakręcone. No są takie inne, więc do świeczniczka. Kubaski takie mini, na mini kawkę. Wzięłam 2, niestety nie było 2 identycznych. Holy Jolly i drugi gdzieś będzie. Tak, skarpetki są dla Lili z myszką mini. To wzięłam do kalendarza, nie powiem dla kogo. Takie, świąteczne. Skarpetusie dla Dalci. Ktoś pewnie powie, że chłopięce, bo one generalnie chyba miały być chłopięce. Ale no, Kubuś Puchatek. Zresztą nie do końca rozumiem to takie dzielenie postaci Disneya na chłopięce i dziewczęce. Jakby, no jeszcze księżniczki, okej. Okay. Ale Kubuś Puchatek, albo na przykład Dumbo, jakby nie rozumiem. O, a na przykład tej Bambi jest, wiecie, dziewczęcy. Więc nie wiem. Wziąłam też świecę, taką dużą. Wątpię, że tak, ona pachnie przepięknie, ale wątpię, że ona będzie pachniała po zapaleniu. W każdym razie wygląda naprawdę ślicznie, tak masywnie. Więc stwierdziłam, że wezmę, bo naprawdę u nas te świece ostatnio płyną. A gdzieś tam nie zawsze mam ochotę na świecę zapachową, więc fajnie jest mieć, wiecie, taką, która no, robi wrażenie, ale nie pachnie, tak nie przytłacza zapachem. No ale jest ten klimacik. Wzięłam takie mydło świąteczne, christmasowe. I jeszcze jedną taką pyk, 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 opaseczkę. Wzięłam to prawdopodobnie, wiecie co, pójdzie na Mikołaja, tak wam powiem szczerze. To jest toster do kuchni naszej, jak znalazł, bo dziewczyny ostatnio bardzo lubią bawić się kuchnią, czy tam w restauracji, więc stwierdziłam, super opcja. Jeszcze widziałam mikser i powiem wam szczerze, że też się zastanawiam, bo no mój mąż już był, wiecie, gotowy kuchnię wywalić w wiadomo co. Ale no, jakby to nie był ten etap chyba, żeby one, wiecie, tak siedziały przy tym, a widzę, że gdzieś tam powoli, powoli to wchodzi, tak samo jak na przykład zabawa lalkami. Może to jeszcze nie jest zabawa taka, wiecie, przy domku, tylko raczej coś innego, ale mimo wszystko gdzieś tam ten etap powoli się zaczyna. Tak, świec jeszcze wzięłam takie, one nie są takie, wiecie, pokręcone, ale bardzo ładnie wyglądają. To właśnie wzięłam z myślą o... domku dla lalek. Zobaczcie, to jest kominek. Może zrobimy sobie z dziewczynkami wiecie, takie dekorowanie domku dla lalek. Why not? Te serduszka po prostu chwyciły mnie od razu. Takie, wiecie, jakby drucik owinięty tym sznurkiem jutowym. Pięknie to wygląda. Takie minimalistyczne, ale naprawdę bardzo urocze. To taki krasnalek dla dziewczyn gdzieś tam, żeby książek pilnował. Bardzo ładny, taki delikatny. Znowu były te kuleczki takie w opakowaniach plastikowych. I te opakowania, powiem wam, że są potem super opcją, żeby na przykład zbierać tam jakieś gumeczki, spineczki. Naprawdę bomba opcja.
To zostaje, zamykacie, chowacie do szuflady, wiadomo gdzie to potem odkładać, także dla mnie bomba. I to wziąłam Baby It's Cold Outside, jak je zobaczyłam, mówię... I really can't stay, baby it's cold outside. Mam dobry humor, jestem zmęczona, ale mam dobry humor. Tutaj to samo, mamy takie choineczki, mówię nawet do naszego domku Gabi takie tycie. Super będą. Jeszcze jeden domek, taki z cukiereczkami. Maska taka do włosów. Mówię, a se sprawdzę z garniera. Why not? Jeszcze jedne skarpeteczki z Elzą i Zanną, oczywiście Frozen. I uwaga, płyn do prania. O, także... Das ist alles, co kupiłam. Dużo kupiłam, co? Teraz to nie, ale jutro pewnie śmignę komodę na dole, poustawiam tam ładnie, zbiorę w końcu skarpety pojedyncze, które gdzieś tam leżą i w sumie skoro do dzisiaj się nie doparowały, to chyba czas najwyższy je wrzucić. No cóż, chowam to, poszewki też chyba najpierw może bym przeprała. I będę po prostu, wiecie, jutro może tak sobie picować dom. Jutro w ogóle ma przyjść do mnie paczka z Ikejki, moje pierwsze zamówienie z Ikejki. I ma przyjść do mnie regał, który wejdzie o tam za mnie. Ja sobie zrobię kącik w końcu, po ponad 2 latach. Będzie pięknie. Wiecie, ja generalnie bardzo lubię nasz dom, bardzo lubię tutaj być. I bardzo lubię też takie zmiany, które się dzieją, bo moim zdaniem nie da rady zrobić wszystkiego od razu, a wiecie, tak stopniowo człowiek tak widzi, że coś się dzieje i się bardzo cieszy. Zatem dziękuję za uwagę. Dobra, jest cisza, spokój. Biorę tego tea lighta, podgrzewacz, tak zwał, i wracam na kanapę jeść kolację. A moja kolacja to odgrzane placki ziemniaczane. Trochę tego łososia, którego trzeba pilnie zjeść. Resztka sałatki z obiadu. Są świece. Bałagan w tle, którego już dzisiaj nie chcę mi się ogarniać. Jutro działam z pełną werwą.